serdecznie na spotkaniu promującym i upowszechniającym nasz projekt unijny Praktyka zagraniczna krokiem w przyszłość zawodową. Projekt związany jest z wyjazdem grupy młodzieży do Bolonii we Włoszech. Serdecznie witam Państwa z Uniwersytetu Trzeciego Wieku, panów z restauracji Benvenuti, pana Grajczaka i pana Dobrowskiego. Bardzo miło, że dostaliśmy taką propozycję i takie zaproszenie, że możemy gdzieś tutaj zbliżyć i opowiedzieć mniej więcej o kuchni włoskiej, przekazać nasze jakieś doświadczenia. Przez te dwa lata młodzież dzieliła się swoim doświadczeniem i przez te dwa lata mieliśmy możliwość zapoznania się czy poznania bliżej kuchni włoskiej. Bo pokażę takim barwnikiem, atramentem z kalamarnicy. O właśnie, dokładnie. Proszę, mówię. Cześć, jestem Dominika. W lipcu pojechałam na staż do Bolonii we Włoszech. Ja pracowałam w ogólnej włoskiej restauracji, gdzie były tylko przyrządzane włoskie potrawy i tylko rozmawiali po włosku, więc nie było możliwości w ogóle, żeby się dogadać jakoś. Nauczyłam się gotować różnego rodzaju makarony, nauczyłam się przyrządzać owoce morza. Jest taka, że w Polsce lubimy schabowe, bigos i tak dalej, a we Włoszech bardzo lubią owoce morza i makarony, więc to się właśnie różni, że oni lubią oliwę, lubią pizzę z oliwą, a my na przykład mamy pizzę z sosami. Możemy wrzucić sobie już dwie porcje spaghetti. Będą się nam gotować. Wiadomo, że czas gotowania makaronów w zależności jest uzależniony od tego, jaki to jest typ makaronu. Dokładnie, bo są makarony świeże, głęboko mrożone, tak jak w tym przypadku akurat nasze. Mam na imię Marcin. Pracowałem w restauracji El Bocone del Prete na wzgórzu jednym. Głównie to robiliśmy sałatki z bakłażana, z cukinii, również też pakowaliśmy hermetycznie owoce morza często i głównie robiliśmy też, smażyliśmy różne owoce. Byli sumienni, dużo nas uczyli i no, wybaczali nas to, że nie do końca mieliśmy język, więc no, musieliśmy jakoś sobie radzić, ale no, w końcu doszliśmy do porozumienia i udało nam się jakoś tam współpracować z nimi. Bardzo dobre podejście do nas mieli. Mule. I teraz jadę, no. Ja 3-4 mule. Wiesz co? Dla mnie jest lepsza ośmiornica. Szokowały to myślę, że obrany kalmar, który w postaci takiej, który do nas przyjeżdża, gdzieś tam też był dziwnym, innym produktem niż na co dzień się używa w kuchni. Ośmiornica bardzo chyba szokowała, tak mi się wydaje, tak, że to największy szok był ośmiornicą. No to są bardzo specyficzne i inne produkty, które w Polsce gdzieś tam bardzo rzadko w naszych domach występują, no tylko w sumie w restauracjach można gdzieś tam spróbować takich dziwnych, nieznanych smaków. To zioła takie pospolite dosyć, no, typu rozmaryn, tymianek, bazylia, to są oregano. Oregano właśnie, to są takie właśnie zioła, które rosną też w Polsce ogólnie, także to gdzieś tam wzbogaca mega smak, aromat. Zapach przede wszystkim, bo to głównie w świeżych ziołach chodzi o zapach, który się unosi z nad talerza. Przede wszystkim świeżość warzyw. Tak. Warzywa, które używamy, są najwyższej świeżości. Dlatego też je troszeczkę inaczej obrabiamy niż większość ludzi gdzieś tam w domach. One są bardzo szybko gdzieś tam gotowane, nie są rozgotowane. Tak jak mówi się we Włoszech, że coś musi być al dente. Ravioli z ricottą i szpinakiem, które produkujemy przede wszystkim sami. Bazujemy na świeżości, na własnoręcznych wyrabianych markach. Tak właśnie tutaj mogliśmy pokazać nasz makaron. Mogliśmy pokazać risotto w różnych wersjach, makarony w różnych wydaniach, sosy, dodatki do tych makaronów, risotta, dodatki do risotta,
sałatki, które są we Włoszech powszechne. No i owoce morza, które mimo że żyjemy w XXI wieku, to dla niektórych są jeszcze, no można powiedzieć, abstrakcją i tematem takim daleko bieżącym. Zimna, zimna, proszę. To jest ciepło. To jest ciepło. Tak, teraz śmiornicę damy, mule na końcu, bo nie blaszymy. One jak najkrócej. Chodzi o uczniów, no było bardzo, bardzo duże zainteresowanie, tym bardziej owoców morza, tak, bo owoce morza są specyficznym produktem, które naprawdę trzeba umieć przygotować. Chips z parmezanu. W wieku 8 lat zaczęłam, podeszłam do mojej mamy i spytałam, jak to się robi. I moja mama powiedziała, no to chodź, zobaczymy, czy sobie dasz radę. No dobrze. I podeszłam i zrobiłam to i moja mama mówi, że bardzo dobrze gotujesz. I od tego zaczęła się moja pasja i zaczęłam gotować. I jestem teraz tu w gastronomii, żeby się uczyć jeszcze bardziej tego gotowania. Tu się uczyliśmy zawodu i tak teraz wróciliśmy pokazać troszeczkę co innego niż w tamtych latach. Gdzieś tam zbieraliśmy doświadczenie w różnych miejscach, w różnych restauracjach. Także naszą wiedzę gdzieś tam możemy też teraz przekazać innym uczniom i zaszczepić może też taką samą pasję do kuchni, jak mamy my sami. Także no, bardzo sympatyczne spotkanie i tym bardziej miło jest nam, że jesteśmy absolwentami tej szkoły. Kolega tutaj kończył ciut później szkołę, ja trochę wcześniej. Spotkaliśmy się pracując razem teraz w restauracji. Tak jak kolega powiedział, chcielibyśmy zaszczepić przede wszystkim w tym narybku, w młodych ludziach, pasję przede wszystkim, chęć do gotowania. Nie mówimy, że to jest lekka praca, łatwa, bo praca w kuchni wiąże się z wielogodzinnymi maratonami, tworzeniem nowych dań, przepisami, no a także przede wszystkim wyobraźnią i tym, że możemy uszczęśliwiać ludzi, jak to mówią, przez żołądek do serca i trafiać. Ale no mówię, bardzo, bardzo miło jest nam, że mogliśmy tutaj wrócić, dostaliśmy zaproszenie i zawsze jest bardzo miło tutaj. Rukola, oliwa truflowa, pesto bazyliowe, no oczywiście mozzarella kulka i świeży pomidor. Potrawy bardzo podobne, przecież chodziliśmy tam też do restauracji, żeby spróbować potraw włoskich. W związku z tym tutaj naprawdę bardzo duże uznanie dla kucharzy z restauracji, którą gościliśmy, ponieważ dania można by powiedzieć identycznie jak włoskie, pyszne po prostu. Wychodzimy właśnie z cudownego spotkania, które chyba zaskoczyło nas samych. My wszyscy wiemy, co to znaczy dzisiaj zespół szkół gastronomicznych, jak bardzo do przodu poszła technika, poszły ich pomysły, że jeżdżą za granicę, po świecie, ale to, że zaproszą nas na cudowny wieczór związany z projektem Wieczór Włoski, do tego degustacja przewspaniałych dań, cudowni szefowie kuchni włoskiej, no i młodzież, niepowtarzalna, genialna młodzież, która garnie się do patelni, garnie się do nowych przepisów i to w jaki sposób nam podano to wszystko i zaserwowano, to naprawdę majstersztyk, najwyższa klasa